Musisz tam dalej stanąć, tam przy drzewie, żeby cię było widać. No leć, cię będzie widać. Cześć kochani. Nie chcę zostawiać was bez filmu, dlatego dzisiaj postanowiłam spełnić swoje marzenie. I zaraz pokażę wam, jak to marzenie wygląda. W międzyczasie jesteśmy w trakcie nagrywania bardzo, bardzo fajnego filmu. Już to trwa tydzień czasu. Ale no niestety tak wyszło, ponieważ w międzyczasie wraz z szamanem XXI wieku wypuściliśmy nowego e-booka i wokół tego e-booka Krystynka. I wokół tego e-booka wszystko się ostatnio kręciło, a jest to e-book o naturalnych metodach sprzątania, także odsyłam was do filmu, abyście mogli zobaczyć i powiedzcie mi, czy tytuł filmu jest chwytliwy. I tak, i dzisiaj Tomek się trochę gorzej czuje, więc został w domu, a ja będę spełniać swoje marzenie, plus chciałabym zebrać jabłka, ponieważ te jabłonki są bardzo, bardzo stare, a te jabłka pachną przepięknie i w smaku są obłędne, chociaż skórka nie jest za bardzo ładna. Myślę, że ktoś, gdyby zobaczył takie jabłka w sklepie, to raczej by ich nie kupił, chyba żeby były w sklepie ekologicznym, bo one są zupełnie niczym nie pyskane, także można powiedzieć, że mamy ekologiczne jabłka i smakują i pachną obłędnie. Także szkoda, żeby się zmarnowały, także postaram się dzisiaj je pozbierać, a teraz chodźcie zobaczyć, jakie było moje marzenie. Chodź, Krystyna. Mam nadzieję, że dźwięki tam gdzieś z tyłu nie będą przeszkadzać, ale ktoś właśnie kopie sobie studnię za naszą działką. Także panowie dzisiaj cały dzień będą tą studnię kopać. Także mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza i wam właśnie chcę pokazać, jak jest moje marzenie, jakie zawsze było moje marzenie. I uwaga, nie uważam, żeby to było dla mnie w jakikolwiek sposób niebezpieczne. Także zaczynamy. Okej, Krysia. Rękawiczki. Uwaga, będę rąbać drewno na rozpałkę. Krysia, odejdź. Ok, spełniamy swoje marzenia od tych najmniejszych. Krysia! Wcale nie jest tak łatwo. Chyba to nie będzie. Chyba to nie wyjdzie. Nie. No, teraz nie wyciągnę. Jest. Tego nie mogę postawić, więc lepiej nie będę tego dotykać. Ale ten jak najbardziej mogę postawić. Próbujemy. Nie jest tak źle, ale mogłoby być łatwiej. I współczuję wszystkim kobietom, które mieszkają na wsi i ich mężczyzna na przykład jest za granicą, albo które po prostu są samotnymi, na przykład matkami, samotnymi kobietami
i muszą to wszystko robić same. Dobrze, że ja mam Tomka i za mnie to robi Tomek, ale zawsze chciałam spróbować, jak to jest trąbać drewno. I całkiem fajnie, ja bym to mogła. Które dostaliśmy za darmo, jak się wypowiadaliśmy z Anglii. I tych skrzynek mamy chyba z 50, a to są w ogóle skrzynki z Tesco. Zbieraliśmy je z dzielnicy, na której są same azjatyckie, afrykańskie sklepy. Nie wiem, skąd oni tyle tego mieli, ale nam się do pierwszej prowadzki przydało, a teraz nam się przyda na zbieranie jabłek. A tak w ogóle muszę wam powiedzieć, że nie wiem, w trawie na środku tutaj podwórka leży mój but. O, a tam leży Tomka but. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jak te buty się tutaj znalazły na środku. Nie mam pojęcia. Zbieramy papierówki. Widzę, że zaczyna się robić już pleśń. I tak jak pisałam z Sebastianem w e-booku Naturalne metody sprzątania, w dziale o ozonowaniu, nawet na magazynach i w szczególności tam używany jest ozon po to, aby pozbyć się właśnie pleśni i grzyba z owoców, żeby one miały dłuższą przydatność. I jabłka na przykład są ozonowane dwukrotnie. Jabłka są ozonowane przy segregacji wielkości oraz przy pakowaniu do pudełek. Także ja swoje jabłka również wyozonuję, żeby dłużej mi wytrzymały. Także umyję je, wyozonuję i na pewno o wiele, wiele dłużej sobie poleżą. Oj, mój Filemon. To jest taki biedny kot, to jest taki cwaniak, on tylko czeka, aż my wyjdziemy z kuchni, żeby wskoczyć na stół. Ale on udaje przecież, że on tylko sobie leży. Już go nie raz przyłapałam. O, słyszycie? Słyszysz? To kaczki, odlatują już, może mi się udaje nagrać. Mogłabym mieć perfumy o zapachu tych jabłek. Nie znam się naprawdę na tych jabłkach, ale słyszeliście? Tak właśnie one spadają całą noc i tłuką mi w dach. Wydaje mi się, że to są malinowe, malinówki. Są bardzo jasne w środku. Bardzo słodkie, soczyste. Smak jest niesamowity. Naprawdę, to są chyba moje ulubione jabłka. Są przepyszne.
11, także jest jeszcze wcześnie, więc pomyślałam, że zdążę jeszcze chociaż kawałeczek wykosić przed zimą, póki jest dobra pogoda. I może jeszcze dzisiaj uda mi się zmontować film, a jak nie dzisiaj, to jutro. Także do zobaczenia. Uwaga!